Jakaś kara za to powinna być, żeby ludzie wiedzieli, że tak nie można w ogóle. Szerokim echem obiło się w mediach także wyznanie Kuby o raku, które okazało się potem kłamstwem. No właśnie, kolejna drama. Ojoj. Czy wy to mu wybaczycie? Wybaczyć? To nie my musimy mu wybaczać to, tak naprawdę. On chyba dostanie jakąś nauczkę z tego wszystkiego. Bardzo po prostu jest dziecinna próba zmanipulować, nie wiem, widzów, czy w ogóle całą produkcję, nie wiem. Bardzo odważne, powiem szczerze, za nic bym nie chciał, nawet jakbym wiedział, że wygram w taki sposób, za nic bym nie chciał dostać klejmo? Pieczątkę, Okej, no wiem, przyczepki, jak to się mówi? Poczekajcie, etykiety kłamcy. O. Tak, bo to naprawdę jest bardzo poważne, to znaczy, że człowiek jest, to jakby świadczy o nim to, że on jest gotów naprawdę na wiele, za dla swojego szczęścia. Ja powiem tak, że każda osoba na nas popełnia błędy w swoim życiu. Myślę, że dla niego to też on może zrobił gdzieś tam to nieświadomie. Nie możemy skreślać też osoby ze swojego życia, z tej sytuacji. Taka sytuacja się wydarzyła, tak. No ale nie jesteśmy tutaj też wszyscy tak naprawdę. To jest życie. I najważniejsze, żeby on wyciągnął odpowiednie wnioski, a jak dalej się potoczy jego los, to zależy tylko od niego. Angelina, to taka milutka wszystkich broni tutaj, nie? No ja jestem taką osobą, bo nie możemy ocenić, że osoba jest dobra czy zła. Jesteśmy różni. Ktoś do siebie bardziej się przyciąga, ktoś się oddala i to jest normalne. Ale ocenić możemy. Ale fakty są takie, że musi się faktycznie Kuba zmierzyć teraz z ogromną krytyką, naprawdę. Powiem tak krótko, że słusznie. No bo jakaś kara za to powinna być, żeby ludzie wiedzieli, że tak nie można w ogóle. Jasne. Przede wszystkim.